Nie prawcie błahych komplementów typu, albo jakichś takich głupich tekstów typu, nie wiem, bolą cię dziś nogi, bo cały dzień chodziłaś mi po głowie, nie? No nie, kurwa, nie róbcie tego. Cześć, dzisiaj film, który bardzo chciałem nagrać już od jakiegoś czasu, ale tak, wiecie, no, z jednej strony to trochę taki cringe, z drugiej trochę takie faux pas, trzeci się tym nie zajmuje, ale chuj tam, no, kanał nazywa się Z mojej perspektywy, więc przedstawię wam swoją perspektywę na temat podrywania, mianowicie o trzech największych błędach, które popełniają mężczyźni w trakcie podrywania kobiety. No bo jednak będę się wypowiadał jako facet, nie wiem, czy to działa w drugą stronę i nie wiem, czy to też tak działa w związkach i ogólnie relacjach homoseksualnych. Nie wiem. Może. I tu od razu na wstępie powiem, że mi chodzi nie o podrywanie, w sensie na one night stand, żeby się zabawić, tylko mi chodzi tutaj o budowanie relacji, budowanie związku z kimś, o poznawanie kogoś, kto mógłby być naszym partnerem. Okej, więc pierwszy, największy, najważniejszy błąd, jaki ja zauważyłem, to mówienie o sobie. Tak. Bardzo wiele razy słyszałem z różnych historii od znajomych, że jakiś facet na przykład podszedł do koleżanki i przez 15 czy 20 minut gadał tylko o sobie. Że zdążył spytać, nie wiem, czym się zajmuje, ile ma lat i jak ma na imię. I to było wszystko, a tak to cały czas gadał o sobie, cały czas gadał, jaki to on nie jest, wszystko mający, wszystko wiedzący. I takie, wiecie, przechwalanie się. I tu jest pewien problem, bo z jednej strony to intuicja może nam podpowiadać, że to jest spoko, dlatego że jakby robimy sobie autopromocję, tak? Reklamujemy jakby siebie, przedstawiamy swoją osobę, żeby ta druga mogła jakby nas ocenić, zweryfikować. Ale właśnie, ludzie mają to do siebie, że bardzo lubią mówić o sobie, więc co zrobić, jeżeli chcemy kogoś zainteresować? Dać mu mówić i zadawać pytania. I tu oczywiście nie mówię o tym, żeby to było, wiecie, zadajecie tylko pytania i w ogóle jakby nie poruszacie tematu, tylko chodzi mi tutaj o taką aktywną rozmowę, o aktywne słuchanie i próbowanie dowiedzenia się jak najwięcej o danej osobie. Bo wtedy ta druga osoba, w sensie ta nasza, powiedzmy, partnerka przyszła, czy tam nie doszła, może wtedy powiedzieć o sobie i ona będzie wtedy się czuła w centrum zainteresowania. I to jest bardzo ważne, że jeżeli chcecie na kimś zrobić wrażenie, i tu nie mówię nawet tylko o relacjach takich damsko-męskich, ale też nawet koleżeńskich czy przyjacielskich, jeżeli chcecie wzbudzić w kimś zaufanie, zainteresowanie, to ta osoba musi się czuć ważna, a nie będzie się czuła ważna, jeżeli będziecie gadać tylko o sobie. I tu jakby kolejna rzecz, którą chciałem tu poruszyć, to ja nie lubię słowa podrywanie. W sensie dla mnie podrywanie kojarzy się tylko z takimi jednorazowymi przygodami. Dla mnie to jest poznawanie człowieka, bo no koniec końców tak to wygląda, że poznajemy się i jakby dwie osoby potem oceniają, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, bo to może w dwie strony działać. Może być tak, że ktoś ci się spodoba, zaczniesz tą osobę poznawać, ale no po, nie wiem, godzinie, po dwóch godzinach rozmowy zobaczysz, że no to się nie klei, jakby nic z tego nie będzie. I wtedy zaoszczędzisz sobie po prostu czasu. Więc mówię, ja wolę słowo poznawanie niż podrywanie. Drugi bardzo poważny błąd to udawanie kogoś, kim się nie jest. Czyli, nie wiem, zmiana tonu głosu, zmiana mowy ciała, mówienie rzeczy, których tak naprawdę się nigdy nie wydarzyły, wymyślanie historii, właśnie opowiadanie o sobie jakichś niestworzonych rzeczy. Do niczego dobrego to nie prowadzi, bo zawsze prawda wyjdzie na jaw, koniec końców. I nie jesteście w stanie tak długo udawać kogoś innego, że w końcu ta osoba zobaczy, jaka jest prawda. I tutaj chociażby, nie wiem, ktoś może udawać pedanta, a się okaże, że jest flejtuchem. I to wyjdzie, powiedzmy, nie wiem, po pół roku dopiero, czy po roku, bo nagle mu się przestanie chcieć sprzątać w chałupie, nie? Czy cokolwiek. Także nigdy nie udawajcie kogoś innego, tylko zawsze bądźcie sobą, dlatego że no wy się macie komuś podobać. W sensie wy, nie osoba, którą udajecie. Tylko ty masz się podobać. Jeżeli się nie podobasz, trudno. Jakby to nie jest twoja strata, że komuś się nie spodobasz. Bo to koniec końców jest pozytywne. W sensie nie będziesz tracił czasu z daną osobą i ta osoba nie będzie traciła czasu z tobą. Więc drugi właśnie poważny błąd to udawanie kogoś innego i nie bycie sobą. I trzeci podpunkt to też jest mój oczywiście ulubieniec, czyli prawienie błahych komplementów. Słuchaj, jeżeli widzisz dziewczynę i ma piękne oczy, to uwierz mi, kurwa, ona już to słyszała ze 100 razy, że takie ma.
I to jej nie rusza prawdopodobnie. W sensie, mówię, są oczywiście inne przypadki, ale co do zasady, prawienie takich błahych komplementów do niczego dobrego nie prowadzi, bo mówię, te osoby już to słyszały, już jakby mają dość tego, a dodatkowo dochodzi pewien jeden aspekt, że ludzie nie przepadają za komplementami, na które nie mają wpływu. I mówię tutaj poważnie, że jeżeli komuś właśnie powiesz, że ma ładne oczy, to nie jest zbytnio dla tej osoby jakiś tam komplement, no bo z takimi się urodziła, no i chuj, no co zrobić? W sensie, jakby no nie miała na to wpływu. No ma i fajnie, nie? Ale dużo lepszymi komplementami są komplementy, na które ktoś miał wpływ, nad którymi ktoś pracował, nad którymi no, cokolwiek zrobił. Czyli tutaj nie wiem, nie powiedzenie, że ładnie wyglądasz, tylko że na przykład ładnie wyglądasz w tej sukience, albo ładną sukienkę wybrałaś. I to już pokazuje, że jakby szanujecie gust tej osoby, a nie jakby wygląd zewnętrzny, na który nie miała wpływu. I właśnie takie komplementy dużo lepiej się sprawdzają wobec wszystkich. To nie chodzi tylko o kobiety, tylko w ogóle wobec ludzi. I dlatego też często komplementy na przykład z inteligencji, z wiedzy, z oczytania są dużo bardziej punktowane niż z wyglądu. Nie dlatego, że to jest głębsze i dlatego, że to nie jest fizyczność, tylko właśnie dlatego, że ta osoba miała wpływ. Ona musiała włożyć pewien czas, pewną pracę, żeby to osiągnąć. I cieszę się, że wy to widzicie. No i sami powiedzcie, no lubicie być chwaleni za pracę albo za to, nad czym siedzieliście, nad czym się staraliście. Więc właśnie, nie prawcie błahych komplementów typu, albo jakichś takich głupich tekstów typu, nie wiem, bolą cię dziś nogi, bo cały dzień chodziłaś mi po głowie, nie? No nie, kurwa, nie róbcie tego. Także mam nadzieję, że ten film się podobał. Tutaj prośba dla kobiet z mojej strony, żeby wpisały w komentarzach, czy rzeczywiście tak jest, czy mam rację, czy nie mam. Bo no, ja nie wiem, nie? Także myślę, że część damska widowni, część żeńska będzie miała więcej do powiedzenia w tym temacie i potwierdzenia moich słów. Jeżeli podobał się ten film, to zostaw łapkę w górę. Odsyłam do innych filmów na tym kanale. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.